Siema, witajcie, tutaj Marek Gaz, witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku na kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak zainstalować skina do Minecrafta non-premium na praktycznie każdą wersję. Jest to poradnik uniwersalny, tak żeby właśnie znajomi widzieli tego skina, także zapraszam was do oglądania. Na początek jeszcze jedna ważna sprawa, zobaczcie cały ten film, żeby nie mieć potem problemów z instalacją, jak i również zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych poradników. Ok, a więc w pierwszej kolejności musimy mieć jakiegoś skina, którego wgramy do Minecrafta, więc w tym celu przechodzimy na stronkę Nowa Skin, która jest w opisie i na tej stronce możemy stworzyć własnego skina. Po lewej stronie możemy wybierać już gotowe skiny, które już ludzie stworzyli. Ja wybiorę sobie takiego pana policjanta. Oczywiście tego skina możecie też tworzyć od zera, zobaczcie. Ale tak jak mówię, ja wolę sobie użyć tutaj już gotowego schematu. Wezmę go sobie, oznaczę. Wezmę mu tutaj takie, pokoloruję plecy, trochę nogi. Trochę wygląda, jakby był zakrwawiony, ale dobra, nie patrzcie na to. Ok, mamy naszego skina. Jeżeli już tego skina macie zrobionego, klikamy Save. Tutaj potem zapisujemy tą grafikę, która nam się wyświetla po lewej stronie. Czyli klikamy prawym przyciskiem, klikamy Zapisz obraz jako. Najlepiej zapiszcie to na pulpicie, ja sobie nazwę to skin 1. Klikamy Zapisz i przechodzimy do kolejnego kroku. Ok, po stworzeniu skina przechodzimy do pobrania launchera non-premium, który umożliwi nam wygranie tego skina bezpośrednio do Minecrafta. W opisie macie link do stronki SK Launcher, z której będziemy korzystać. Tutaj przechodzimy do pobrania na wersję Windows bądź takiego systemu, z którego korzystacie. Ja korzystam z Windowsa, więc pobieram na Windowsa. Teraz wystarczy zapisać to na pulpicie, klikamy Zapisz. I po pobraniu i kliknięciu dwa razy na instalator otwiera nam się już nasz SK Launcher. Tutaj wystarczy kliknąć tryb offline, spokojnie będziecie mogli grać na serwerach. Wpisujemy naszą nazwę, ja się nazwę Placek 144 załóżmy. Hasła nie musicie podawać, klikamy zaloguj się. No i jak widzimy, nasz tutaj profil został już utworzony jako Placek 144. Teraz pozostało nam wgrać na ten profil skina. Żeby wygrać skina, przechodzimy jeszcze raz na stronkę SK Launcher. Klikamy tutaj register, jeżeli jeszcze nie jesteście zarejestrowani. Podajecie tutaj swój e-mail, hasło, potwierdzacie hasło, zgadzacie się tutaj na warunki korzystania, klikacie register. Ja akurat jestem już zarejestrowany na tej stronce, więc mi pozostało tylko zalogować się, więc dajcie mi chwilkę. Dobrze, więc zalogowałem się już. Jeżeli pierwszy raz korzystacie z SK Launchera, powinno wam wyskoczyć coś podobnego, tak jak tutaj widzicie. Jeżeli wcześniej już korzystaliście z tej stronki, to możecie skasować wasz profil poprzez kliknięcie Delete Profile na takim czerwonym tle i powinno was przywrócić właśnie do tej początkowej stronki. Więc my teraz wybierzemy sobie naszą nazwę. I teraz tak, ważna rzecz. Nick, który wpisaliśmy tutaj, musi być dokładnie przepisany na tamtą stronkę, czyli w moim przypadku Placek 144. Placek 144. Pamiętajcie też o dużych i małych literach, bo jest to bardzo ważne. Teraz klikamy Create Profile. OK. Profil został pomyślnie stworzony i teraz możemy wybrać naszego skina. Profil możemy wybrać poprzez kliknięcie tego przycisku tutaj. Teraz na naszym pulpicie mamy zapisane na skin, więc klikamy go, klikamy otwórz. No i zobaczcie, dokładnie ten skin, który robiłem parę minut temu, jest tutaj już wgrany. Możecie również wygrać swoją pelerynkę, jeżeli jakąś macie, możecie ją również stworzyć na różnych stronkach. I dokładnie tak jak tego skina wygrałem, tutaj klikacie Browse i również wygrywacie tą pelerynkę. Teraz pozostało nam już tylko zapisać ten profil, klikamy Zapisz. Nasz profil się już zapisał po kliknięciu Save Changes. Jeżeli w przyszłości będziecie chcieli tworzyć jakieś nowe skiny, wystarczy kliknąć Browse i tutaj, tak jak wcześniej pokazywałem, po prostu kliknąć na tamten skin i go wgrać jeszcze raz i on się powinien zmienić. Więc teraz przejdźmy do Minecrafta, sprawdźmy w ogóle, czy to działa. Pamiętajcie, że jeżeli macie uruchomionego SK Launchera i zmienicie ten skin, musicie cały launcher zrestartować i włączyć jeszcze raz. Więc ja to również zrobię. Włączyłem ponownie SK Launcher na tym profilu Placek 144. Teraz wystarczy nam kliknąć tylko graj i przejść już bezpośrednio do Minecrafta. Stworzymy sobie nowy świat, żeby faktycznie sprawdzić, czy ten skin działa. Ja sobie wpiszę tutaj nowy skin, świat. Przejdźmy na tryb kreatywny, bez żadnych cięć. I oczywiście, jeżeli ten skin za pierwszym razem wam nie działa, to odczekajcie 10-15 minut, czasami trzeba aż do godziny, żeby ten skin wam się po prostu wgrał. Jeżeli coś nie działa, powtórzcie procedurę tego wygrywania skina. No jak widzicie, mi tutaj wszystko ładnie działa, jest to dokładnie ten sam skin, którego wygrywaliśmy na początku
tam na tej stronce, więc teraz tylko sprawdźmy jeszcze, czy działa to na serwerach, bo chyba jest to najważniejsze, prawda? Więc ok, bez żadnych cięć przechodzimy na tryb wieloosobowy, przechodzimy na MC Day'a. Ja sobie tutaj zarejestruję się, register. Ok. Czekajcie, register. Ok, dobra, teraz jestem pomyślnie zarejestrowany. Ok, wejdźmy na jakiś świat, na jakiś tryb. Wejdźmy na tryb 1.15 w sumie, why not? Ok, zobaczcie, wszystko ładnie działa. Mój skin jest tutaj aktywny, zobaczcie, mam powiadomienie, że jestem pierwszy raz na tym serwerze. Ok, więc teraz mogę już tutaj swobodnie grać. Teraz pytanie, czy inni widzą skina? Odpowiedź brzmi tak, widzą, tylko muszą korzystać również z SK Launchera, więc jest to jedyny wymóg. A więc co, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli mieliście jakieś problemy bądź coś Wam nie wychodzi, piszcie w komentarzach, postaram Wam się pomóc. Zachęcam do subowania i zostawienia łapek, tak jak mówiłem na początku. Widzimy się w kolejnych poradnikach. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!